Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj druga część filmiku z paletkami Reload. Film będzie skonstruowany podobnie jak część pierwsza, czyli będą takie makijażowe przerywniki. No i oczywiście będzie też prezentacja palet i swatche. Więc może tak, na dzisiaj przygotowałam dla Was trzy makijaże tymi paletami, więc może zacznijmy od pierwszego z nich. Tak jak widzieliście w trakcie filmu, zresztą tak jak w poprzedniej części, nazwy palet, których używam w danym makijażu, wyświetlają Wam się u góry, także wiecie dokładnie, czego używam. Nazw poszczególnych cieni siłą rzeczy nie piszę, no bo jak już wiecie, te cienie nie mają nazw. Mogę Wam tylko pokazywać, których cieni używam, ewentualnie jak je Wam prezentuję, no to mogę opisać, jak dany cień wygląda. Ok, słuchajcie, dzisiaj tak jak i poprzednio mamy 7 paletek, no to lecimy z pierwszą z nich. To jest paleta Blackout, może... Nie wiem, czy jest sens robić swatche, dlatego że ja niedawno jej używałam chyba w makijażu na powitanie miesiąca, tak mi się wydaje. Ale tam swatche nie robiłam, więc nie, zrobię Wam swatche. Natomiast podeślę Wam też tamten makijaż, będzie karta albo jakiś link na dole, to sobie obejrzyjcie, bo tam wykonuję nią makijaż, wiecie, no taki od A do Z, tylko ona występuje w tym makijażu, jeśli chodzi o makijaż oczu. Bardzo ładna, nietypowa paletka, dość trudna w obsłudze, no bo jak widzicie, to są takie... szarości, tu mamy to wszystko przełamane jakimś fioletem, coś złotego, ale w większości kolory zdecydowanie zimne, więc no nie każdy takie lubi, nie każdy się w takich dobrze czuje i ja takie kolory uwielbiam i możemy powiedzieć, że też się dobrze w nich czuję i lubię ich używać, a jakby nie mam problemu, wiecie, z nakładaniem sobie szarości, bieli, czerni i tak dalej. No to moi drodzy, lecimy ze swatchami. Tak jak widzicie, tutaj mamy mieszankę, są cienie błyszczące, są cienie matowe, ale w większości mamy do czynienia z błyskotkami. Proszę bardzo. Pierwsza czwórka. A i tutaj, tak jak w wypadku wielu poprzednich palet, możecie mieć wrażenie, że poszczególne szarości na przykład są takie same, ale one takie same nie są. Mają różne wykończenia. Ewentualnie coś jest jaśniejsze, coś jest ciemniejsze. No wiecie, różnie się to przedstawia. Jeśli chodzi o te dwie rzeczy, czyli tą i tą, to jest bardziej grafitowe i perłowe, to ma więcej w sobie szarości takich brudnych, w stronę czerni idzie i
jest raczej satynowe. W tej pierwszej chyba też są drobinki, ale mogę się mylić. Nie. W każdym razie ta jest też bardziej błyszcząca. Chociaż myślę, że jak tak patrzę w podgląd, to widać, więc myślę, że na filmie też to zobaczycie. To jest bardziej grafit, taki połyskujący, to jest bardziej taka zgaszona, przybrudzona szarość z czernią. O, coś takiego na pograniczu. No i tutaj mamy czerń, tylko tak nie za ładnie wyszło, może jeszcze trochę dołożę. Czerń, czerń, po prostu klasyczna czerń, bez żadnych drobin, taka czerń satynowa. Aha, i od razu muszę Wam powiedzieć, że jeśli ktoś pierwszy raz jest u mnie na kanale i to jest taki film, że wiecie, taki pierwszy ze swatchami, to zawsze nakładam swatche bez bazy, czyli to są swatche robione na suchej skórze. A dlaczego o tym mówię? No bo jest to istotne, dlatego że swatche nałożone na bazę nabierają intensywności i są takie fajniejsze, tak, do oglądania. Te kolory są żywsze, bardziej widoczne, bardziej intensywne po prostu, więc trzeba sobie to też wziąć pod uwagę. Ok, czyli pierwsza czwórka, teraz mamy ten taki śliwkowo-wiśniowy, nie no, śliwkowy, śliwkowy. Tu jest taka blada, matowa szarość, bardzo fajna, ona jest fajna do rozcierania, super. Tu mamy czerń, ale już nie jest matowa, tylko z drobinami. I tu mamy taki szaro-srebrno-stalowy. I kolejna czwóreczka. Czyli ten śliwkowy, proszę bardzo, to jest kolor błyszczący, taka intensywna perła. Bardzo taka, a w ogóle fajną konsystencję mają też cienie w tych nowszych paletach, ale to już chyba Wam mówiłam w pierwszej części. To jest jedna z najnowszych, znaczy najnowszych spośród tych, jakie ja mam, ale chyba w ogóle jedna z nowszych i tutaj jest milutkie są i cienie matowe, cienie błyszczące też są fajne. Tu jest ta szarość, taka betonowa szarość. Betonowa szarość jest naprawdę fajna do rozcierania, ale na swatchu może nie być widoczna. Coś tam może być widać, ale to jest bardzo delikatne. W każdym razie jest super do rozcierania, naprawdę. Bardzo ładnie się wszelkiego typu właśnie szarości nią rozciera, czernie. Także to jest kolor, wygląda zupełnie niepozornie, właściwie prawie w ogóle nie wygląda, ale jest bardzo użyteczny. O, i tutaj mamy taki piękny, zimny, stalowy kolor. Moim zdaniem paleta piękna, no ale ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy lubi. Przy czym, no jak ostatnio jeszcze, nie wiem, czy można powiedzieć, że ostatnio modne są takie, wiecie, cienie ogniste, typu miedź, brązy i tak dalej, ale chyba one cały czas są modne. No tak, to ja sobie zdaję sprawę, że w obliczu takich kolorów, no to ta paleta może być bardzo niepopularna. Trzeba po prostu takie kolory lubić, moim zdaniem piękne. Lecimy dalej. Teraz, gdzie tu chyba skończyłam, tak, to teraz ten. O, ten jest przecudowny. Chociaż słabo czasami na swatchach wychodzi, zobaczymy jak wyjdzie teraz. Tu mamy chyba biel, to jest taka satynowa, nie wiem czy Wam dobrze, tak, dobrze Wam mówię, satynowa biel. I coś takiego, co jest jakby zielonkawe, no zaraz zobaczycie, ma taką nutę zieleni w sobie, przynajmniej ja to tak widzę. Taka brudna, ciemna zieleń, no ale po kolei. Myk. O, tu jest ten przecudowny. Tu mamy ten taki satynową biel. Bardzo fajna, też do rozcierania i jest fajna, wiecie, podłóg brwiowy. No i tutaj to coś, co jest jakby zielone. Zobaczcie. Moim zdaniem ma to w sobie taką nutkę zieleni, takiej ciemnej, butelkowo-morskiej zieleni. No ale nie wiem, jak to będziecie widzieli. No i zostały nam jeszcze trzy. Trójka, czyli tu mamy mat. Taki grafitowy, szary mat. Złoty kolor, bardzo wyróżniający się na tle pozostałych. I taki szaro-brązowy. I ostatnia trójka. Mamy coś takiego. Ja jeszcze raz podkreślam, że to są cienie z palety za tam 20 parę złotych nakładane na suchą skórę. No myślę, że nie można się tutaj do niczego doczepić. Wyglądają naprawdę fajnie. Tak jak mówię, no kwestia tylko kolorystyki, bo jakościowo, szczególnie te nowsze palety są naprawdę takie, no bez zarzutu. No, znaczy, tak jak powiedziałam Wam w pierwszej części, jedynym zarzutem takim poważniejszym, który raczej jest bezdyskusyjny, w sensie, no nie można sobie tu deliberować, że dobrze albo źle, zależy jak się na to spojrzy, tylko to jest raczej minus. To jedynym takim właśnie minusem są te opakowania, bo to jest strasznie tandetny plastik, takie mięciutkie. To jest, wiecie, jak nawet naciśniecie tę paletę, zaraz Wam pokażę, nawet jak się ją naciśnie, przepraszam, odłożę chustkę. Nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie to się tak ugina, to Wam chcę powiedzieć. Wiecie, pod naciskiem to ten plastik aż tak pracuje, więc... Pod tym względem niekoniecznie, ale chodzi o cienie. Ostatecznie nie musimy tych palet przecież w podróż zabierać. Proszę bardzo, paleta Blackout. Moim zdaniem przepiękna i generalnie jeśli chodzi o kolorystykę, to rzadka. Bo no wiecie, w
firmy nieczęsto tego typu palety wypuszczają, dlatego że one po prostu właśnie nie są chodliwe, bo wszyscy boją się tych szarości używać. Nie wiem czemu. Uważam, że odpowiednio nałożone szarości i tego typu generalnie kolory jakoś tak w taki zrównoważony, elegancki sposób bardzo ładnie wyglądają na powiekach i jakby nie zgadzam się z tym, że szarości wyglądają źle. Przy każdym typie urody szarości wyglądają fajnie, tylko odpowiedni odcień szarości i tak jak mówię, umiejętnie nałożony. Moim zdaniem paleta super. Ok, ale lecimy dalej, bo przed nami jeszcze cała szóstka. Teraz już kolorystyka też może dość trudna, ale już chyba taka częściej używana, jeśli można to powiedzieć, Deep Dive, czyli jak widzicie paleta taka morska. Nazywam ją paletą morską, oczywiście nie muszę mówić, że te kolory uwielbiam, no bo no co, no niebieskości i tak dalej, wszystko co związane z niebieskościami, morskościami, bardzo lubię, więc ta paleta również niezmiernie mi się podoba. I lecimy ze swatchami, tutaj nie wiem, widać to. Też jest mieszanka, aha, bo jeszcze o takiej rzeczy Wam nie powiedziałam. Jak wspomniałam, że tu jest mieszanka matowe i błyszczące, no to generalnie zdecydowana większość to są cienie błyszczące, ale to już chyba też można ocenić na swatchach. Tutaj jest podobna sytuacja, czyli mamy mieszaneczkę, ale większość stanowią cienie błyszczące. I już lecimy, może teraz zacznę od tej strony. Lewą ręką jakoś tak niezdarnie te swatche robię, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Aha, pierwszy kolor jest błyszczący, tu mamy bardzo ładną matową zieleń, taką butelkową i tu mamy szary z takimi drobineczkami, a tu jest zieleń, taka limonkowa zieleń błyszcząca, zobaczcie. No jak się tu mogą te kolory nie podobać? O, myk. Tutaj oczywiście również nakładam bez bazy. Ja wiem, że Wy to już wiecie, ale tak na wszelki wypadek informuję, gdyby ktoś wcześniej nie wychwycił. Ten zielony, i on jest śliczny, ale jakoś tak tu na swatchu nieładnie wyszedł, jeszcze go troszkę dołożę. O. Proszę, pierwsza czwóreczka. Teraz ten przepiękny granat, to jest błyszczący cień, taka przygaszona perła to jest. To nie pamiętam, chyba to jest mat. To jest granatowy mat, taki granatowo-morski właściwie, bo to nie jest taki typowy granat, granatowo-morski. Tu mamy jasną, matową zieleń, śliczny, błyszczący turkus. No, nawet ten jasno-matowy tutaj nieźle wyszedł. No i turkus to jest widoczny, wyszedł ślicznie. Teraz ten, to jest taki cielisto-perłowy, taka kość słoniowa perłowa. Tu mamy ciemno-niebieski kolor perłowy. Tutaj też jest turkus, tylko taki bardziej, powiedziałabym, zielony turkus. O, no i takie ciemne złoto. Troszkę może rozetrę. Teraz ten śliczny, granatowy kolor. Tu mamy ten ciemniejszy turkus i złoto. I ostatnia trójeczka. Tu mamy matowy, taki sinomorski kolor. Tu jest perłowa szarość i fiolet. Też to jest mat chyba, ale nie pamiętam. Tak, chyba mat. Zobaczmy zresztą. Tak, fiolet jest matowy. Bardzo ładny jest ten, zobaczcie, kolor taki niemalże foliowy, taki kremowy. Właściwie bardziej kremowy. I też takie uczucie daje pod palcem, jest taki mięciutki. W ogóle wszystkie te cienie, jeśli chodzi o konsystencję, właśnie takie są. Tak w tej palecie, jak i w poprzedniej. Ok, i tutaj mamy paletę Deep Dive. Jak Wam to paleta? Tak. Tu są bardziej czernie, szarości i tak dalej. Tu mamy kolory morskie. Deep Dive i Blackout. Obie mi się bardzo podobają, ale mojemu sercu bliższa jest zdecydowanie ta, no bo morska. Kolejną paletką jest bardzo lekki, delikatny nudziak, jeszcze delikatniejszy niż Affection, to jest Fundamental i to jest paleta, którą kupiłam w jednym z zestawów z Make Up Revolution, takich bożonarodzeniowych zeszłorocznych, w sensie nie 2020, tylko 2019.
Nie wiem, czy ten zestaw jeszcze gdzieś będzie dostępny. Popatrzę na stronach internetowych. Oczywiście podlinkuję Wam te wszystkie palety, tak jak przy pierwszej części. Jeśli będzie dostępny, to oczywiście podrzucę Wam link. Natomiast nie umiem powiedzieć w tej chwili, czy on jest jeszcze gdzieś do znalezienia. Powiem Wam tak. Ta paleta jest dla mnie taka, no fajna, fajna, używam jej, ale taka chyba najnudniejsza ze wszystkich palet Reload. Taki po prostu dzienny nudziak. Velvet Rose uwielbiam, bo tamta jest taka charakterna i mimo, że jest nudziakiem, to mi się podoba, a ta jest taka, no taka bladziutka. Gdybym miała mieć jedną, jedyną paletę, to na pewno nie byłaby to ta, bo mamy tutaj dwa ciemniejsze brązy, a reszta jest taka, taka bardzo stonowana, taka wiecie, no te kolory są tak delikatne. Oczywiście jeśli ktoś lubi takie delikatne, błyszcząco, różowo, beżowe dzienniaki, no to ta paleta mu się spodoba, natomiast jak dla mnie to jest paleta typowo dodatkowa, żeby sobie gdzieś tam dołożyć jakiś akcencik albo ewentualnie coś rozetrzeć gdzieś. No tak sama w sobie wydaje mi się trochę nudna. No ale to wiecie, kwestia gustu, jakby się z tym nie dyskutuje. Dobrze, od tej strony może teraz zacznę. Tutaj mamy dużo błyskotek i to są błyskotki o różnych wykończeniach. Maty są chyba 3 albo 2, na pewno te dwa brązy to są maty, ale tak, 3 chyba i to jest też mat. Zaraz ten zrobiłam i teraz ten. O. Także to jest paleta bardzo delikatniutka, typowy dzienniak. Ładne są te błyski. Maty są, powiedziałabym, takie tutaj średnie, też takie, wiecie, bez przytupu. Błyski są zdecydowanie ładniejsze, no ale, no nie wiem, być może taki jest charakter tej palety. Tak jak mówię, dla mnie jest taka trochę, no po prostu, szału nie ma, ale wielu osobom może się spodobać. No zresztą, słuchajcie, jakby tak na to obiektywnie spojrzeć, to ta paleta prawdopodobnie cieszyłaby się większą popularnością niż na przykład ta. Tę uwielbiam, a tę po prostu lubię. O, więc no, to jest tak naprawdę kwestia tego, co lubimy, w jakich makijażach się dobrze czujemy, jakie kolory nam się podobają i tyle. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj jest taka zielona szarość, tak bym ten kolor nazwała, ale no zobaczcie sami, bardzo dziwny kolor, ten kolor jest świetny, jest nietypowy. Tu mamy taki przybrudzony róż, tu jest kolejny brąz, aha, ten brąz jest zimny, ten jest raczej ciepły, czekoladowy, ale myślę, że to na swatchu powinno być widać. No i tutaj mamy taki beżowy, taką beżową perełkę, zobaczcie. O, tu jest ten taki szarość limonkowa, w każdym razie ma jakiś taki, momentalnie ma taki połysk dziwny. Ale bardzo ładny jest ten kolor. O, tutaj widać, widzicie? Brąz zimny i czekoladowy ciepły. No i jeszcze ten taki brązik. Widzicie? No takie typowo dzienne te kolory są. Bardzo ładne, szczególnie właśnie błyski są ładne, ale tak jak mówię, no taka po prostu dzienna paletka. Ok, teraz ten kolor. Ten palec. Taka perełka beżowa. Tu mamy jeden z trzech matów w palecie i tu już są chyba cienie błyszczące, bo to też jest z drobinami, tak. Czyli teraz to. O, to jest bardzo ładny kolor, taki delikatny różyk. No, ogólnie te kolory są naprawdę ładne, zobaczcie. No takie przyjemniutkie. To są takie słodziaki, o. Tu jest ten mat. I teraz ostatnia trójka, zaczynamy od tego. Taki liliowo-wrzosowy jest ten kolor, bardzo ładny. Tu jest coś, co się wydaje matem, ale są w tym cieniu takie drobinki złote, więc to mat nie jest. No i takie brudne, stare złoto, bardzo ładne zresztą, zobaczcie. O. No i popatrzcie, tak się w całości prezentuje paleta Fundamental. Tak jak mówię, taki typowy dzienniak, słodziak. Myślę, że wielu osobom się spodoba, no bo właśnie jest taka łatwa w obsłudze. O. I kolejna paletka. Kolejna już jest zdecydowanie bardziej taka, wiecie, charakterna. To jest paleta jedna z najnowszych. Ta paleta już jest ciekawa bardzo, bo tutaj mamy mieszankę zupełną. Mamy cienie tak ciepłe, zimne, są maty, są cienie błyszczące. Także paleta dosyć taka oryginalna. Ale tak jak widzicie, no też jest taka część zimna. W sensie mamy szarości, jakieś tam fiolety, coś granatowego, takiego chabrowego, ale mamy też taką cieplutką część, więc no, taka bardzo mieszana jest ta paleta i jeśli chcecie trochę zimnego, trochę ciepłego, to myślę, że Wam się powinna spodobać. W palecie tutaj mamy również większość cieni błyszczących. No i lecimy.
to tutaj może zacznę od tej strony. To jest błyszcząca czerń, w sensie taka grafito czerń, o, i ma jeszcze w sobie drobinki. Tu mamy przepiękny, przepiękny po prostu chabrowy kolor, uwielbiam ten kolor. Tu jest taka szarość stalowa, tu też jest szarość, ale to jest chyba mat, ale nie pamiętam. Mat albo taka satyna? No coś takiego w każdym razie. Tak, to jest satynowy. Jeszcze dodam tego błyszczącego trochę szarego, o, popatrzcie. No i pierwsza czwórka. Nazwa tej palety jest bardzo taka oddająca jej klimat. W sensie klimat kolorystyczny. Może jeszcze właśnie tego satynowego dodam, tego szarego, bo jakoś tak marnie tutaj wyszedł. O! Następna czwórka. Tu jest prześliczny kolor, taki troszkę lawendowo-niebieski, coś takiego na pograniczu. Tu mamy srebrny, taki intensywnie błyszczący, bardzo ładny fiolet. I coś takiego lawendowego. O, tutaj w tym lawendowym, widzicie, zadziało się to, o czym Wam mówiłam w pierwszej części, czyli on się tak zeszklił. Spróbuję tutaj coś nabrać, chyba się da, ale nie wiem. Nie, jednak trzeba troszeczkę zeskrobać. O. O, i teraz się nabierze. Dobra. Mamy następną czwóreczkę. Zobaczcie ten kolor. No po prostu... No i tu jest ten lawendowy. Tak jakoś blado wyszedł, troszkę go dołożę. O, może teraz lepiej. Ale kolor myślę, że widzicie. Teraz powiedzmy ta cieplejsza część palety. Czyli tak, tutaj mamy bardzo ładną miedź. Taki śliwkowy brąz. Tu jest coś do rozcierania, czyli taki brudno-szaro-kawowy i coś cielistego. Tu już się zaczyna część brązakowata. Zobaczcie, to jest ta miedź. No jest śliczna. Tu mamy śliwkowy brąz. On ma w sobie jeszcze takie czerwone drobinki. I tutaj kolory, których raczej nie będzie widać, albo będzie je widać bardzo słabo, czyli ten jasnocielisty i ten taki przybrudzony. Jeszcze może ich dołożę, gdzie one są. No, one są takie, wiecie, do zadań specjalnych, do rozcierania, na załamanie i tak dalej. Jasny jeszcze fajnie się sprawdza pod łukiem brwiowym. I ostatnia trójka. Tutaj są chyba nawet dwa maty na końcu. Tak, te brązy, ten i ten, to są kolory matowe. A tutaj mamy taki... O. Ostatnia trójeczka. Zobaczcie, śliczny jest ten kolor, widzicie? W ogóle są te cienie jak masło, takie mięciutkie i jedwabiste. Może tych brązów jeszcze dołożę, bo jakoś tak bardzo biednie wyszły. O, tak prezentuje się paletka Midnight. Zobaczcie. W pierwszej części Wam powiedziałam, że te palety są takie nierówne. Niektóre z nich są takie nierówne i właśnie ta do nich należy, bo z jednej strony mamy takie naprawdę intensywnie, fajnie napigmentowane cienie, szczególnie jeśli chodzi o te błyszczące niektóre, a z drugiej strony mamy takie bladziochy, szczególnie te tutaj dwa, no ale ja rozumiem, że one takie mają być. W każdym razie Wam o tym wspominam. Ta paleta jest właśnie taka bardzo zróżnicowana, więc w sumie ma też takie cechy, że może się podobać większej grupie osób. O, może tak, no bo i kolorystycznie jest zróżnicowana, mamy różne wykończenia tutaj, więc no, powinna się raczej podobać. No, no i mamy taki podział właśnie ciepłe kolory, zimne kolory, no ale to tak bardzo generalnie, bo jak już Wam kiedyś mówiłam, podobno to jest tak, że jeden brąz ktoś może odczuć jako kolor ciepły, a ten sam brąz inna osoba odczuje jako kolor zimny. Podobno tak to u nas działa. W każdym razie tu mamy idealną mieszankę, tak wiecie, wszystkiego po trochu. O, paleta Midnight. A ja nie wiem, czy ja Wam powiedziałam taką ważną informację. Paleta Midnight jest edycją limitowaną. Zobaczcie, ona ma nawet takie gwiazdeczki tutaj wytłoczone. Inne palety Reload tego nie mają, bo to jest paleta, która znajduje się w kalendarzu adwentowym Make Up Revolution tegorocznym, to znaczy z tych świąt Bożego Narodzenia, a więc 2020. Takiej informacji bym Wam nie powiedziała. Ok, ja idę się domyć, a Was w tym czasie zapraszam na makijaż numer 2. We'll be right back.
The Rockstar to jest ostatnia z tych takich ciemnych palet, w sensie palet z ciemnymi cieniami typu szarości, czernie, granaty. O, paleta The Rockstar i to jest paleta z zestawu z Make Up Revolution pod koniec roku, w sensie no tak na święta Bożego Narodzenia. Make Up Revolution spośród wielu innych oczywiście zestawów wypuściło takie trzy, w którym właśnie była tak, paleta Reload, trzy pędzelki takie pełnowymiarowe, rozświetlacz i szminka. O, i ja mam właśnie taki odcień, taki kolor, taki zestaw. Ten zestaw się w ogóle cały nazywał The Rockstar. Były jeszcze dwa, takie bardziej nudziakowe. Powiedziałabym, że takie łatwiejsze właśnie w obsłudze, bardziej przystępne. Tutaj mamy paletę, z jednej strony można by powiedzieć kolorową, ale z drugiej strony ta paleta, tak jak widzicie, ma takie intensywne cienie właśnie do zrobienia takiego rockowego smoki. Ale jak najbardziej coś delikatnego też się da tą paletą zrobić. A jeszcze może taka uwaga. Jeśli chodzi o to, która paleta bardziej taka, wiecie, od A do Z, no to generalnie Midnight taka jest, no bo mamy te, moment, ja jeszcze otworzę, no bo mamy te kolorki takie od jasnych, takich właśnie cielistych, kawka z mlekiem i tak dalej, jakieś delikatne brąziaki, do takich najciemniejszych. Natomiast ta Rockstar jest taka bardziej smoky, o, w tym klimacie. Co prawda tutaj jest niby biały kolor, mamy też czerń. Czerń, okej, zgadzam się, ale biel jest taka wyraziście perłowa, zresztą zaraz to zobaczycie. No to lecimy. Paleta The Rockstar. Zaczynam od tej czerni. Tu mamy matowy brąz. Aha, tutaj też większość kolorów to są błyszczące. Tu jest przepiękna niebieskość, a tu mamy fiolet. Ten niebieski jakoś tak wyszedł nieładnie, a jest naprawdę prześliczny. Na powiece wygląda pięknie. Tutaj również jest fiolet, ale to jest, powiedziałabym, taki pobrudzony, taki fiolet pomieszany z szarością, szarofiolet. Tu jest typowa szarość, taka ciemna. Tu mamy coś brązowego, to jest taki brudny brąz matowy. No i tu, jak widzicie, jest taki zielono-złoty kolor, coś takiego. Brąz. I ten zielono-złoty, proszę. No ten to jest w ogóle unikat. Piękny jest ten kolor. Następny, czyli taki miedziano-brązowo-złoty. Tu jest brąz błyszczący. O, ta biel, o której Wam mówiłam, taka dosyć intensywna, zobaczcie. No i jasno-srebrny kolor. Tutaj te wyglądają w ogóle jak z takiej jesiennej palety, prawda? Troszkę rozetrę tutaj, bo bardzo mięciutkie są w ogóle te cienie, szczególnie jeśli chodzi o cienie błyszczące. W tych najlepszych paletach, tak jak Wam powiedziałam, cienie matowe też są takie miłe, jedwabiste. To nie są takie suche, zbite cienie, tylko one są naprawdę przyjemne. Tu mamy szarość, taką matową. Tu jest kolor taki brudny, brudny róż, delikatna perła. I tu mamy fiolet, który również jest kolorem perłowym, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ale takim przygaszonym. O. Paleta The Rockstar. Tak jak mówię, paleta z zestawu. Podejrzewam, że te zestawy jeszcze powinny być dostępne. One były dostępne i na Kokolicie, na Mity Shopie, no na różnych stronach. Oczywiście też poszukam i Wam podlinkuję. Zobaczcie. No bardzo taka ciekawa paleta, prawda? Też taki mieszaniec. Zostały nam dwie ostatnie palety. One są nietypowe pod każdym względem. Zacznijmy od ceny. Cena jest zdecydowanie wyższa, bo tak jak te zwykłe paletki kosztują około tam 20 zł, no różnie w zależności oczywiście od strony, tak te kosztują około 30. Mają też inne opakowanie, takie błyszczące złote. I mam tutaj na myśli palety z serii Foil Frenzy. Mam dwie takie edycje kolorystyczne. Jedna to jest Fusion, a druga to jest Hybrid. Zacznijmy od palety, no na przykład Hybrid. Jest taka ciemniejsza, bardziej smoky. Ważne jest w tych paletach to, że wszystkie cienie w nich zawarte są cieniami błyszczącymi i to w sposób taki intensywny.
Popatrzcie, to jest hybryd. No, nie ma tutaj wątpliwości, że te cienie są błyszczące i są widoczne. Ich konsystencja jest fantastyczna. Są takie mięciutkie. Możecie je nakładać palcem, możecie nakładać pędzlem, czym moim zdaniem lepiej palcem, dlatego że wtedy ten błysk jest taki bardziej intensywny i pojawia nam się na powierzchni taka fajna tafla. Czyli lecimy z kolorami, z cieniami. No i tak jak widzicie, no jest mieszanka kolorystyczna, mamy kolory ciepłe, zimne i tak dalej, mamy coś od najjaśniejszego do najciemniejszego, bo do czerni. Natomiast no podkreślam jeszcze raz, że w tych paletach nie ma cieni matowych w ogóle. Tak jakby nazwa wskazywała, Foil Frenzy, że są to cienie foliowe, no nie do końca nie są to cienie foliowe, natomiast ich konsystencja, ich miękkość, sposób w jaki one się nakładają i błysk jaki dają, sprawiają wrażenie jakby to były cienie foliowe, natomiast no... To nie są takie typowe folie, o to mi chodzi. A one w ogóle, zobaczcie, na swatchach to tak... No średnio, widać coś połyskującego. Nawet ten ciemny tutaj nie bardzo. One na swatchach średnio wychodzą. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Bardzo ładnie wyglądają na bazie, na oku. Zresztą na pewno użyję tych cieni w którymś z makijaży, więc zobaczycie jak te cienie wyglądają na powiece. Na swatchach, tak jak mówię, no jest różnie, w sumie niektóre maty z tamtych poprzednich palet wypadają lepiej, no ale no nie wiem, taka jest specyfika tych cieni, więc wspominam. Tu jest miedź, jak się nałoży, zobaczcie, na palec, no to te kolory są przecudne, takie naprawdę widoczne, a potem nałożone jakby na skórę tak jakoś się wytracają, widać coś błyszczącego, ale nie jest to takie intensywne. Popatrzcie tutaj, no i teraz na swatche. No nie, tu akurat może nie jest tak źle, ale też widać, że nie jest to taka gruba warstwa koloru, o to mi chodzi, o, albo tutaj na przykład. Że te palety są bardzo mylne, bo jak się patrzy na nie w opakowaniu, no to te cienie są takie intensywne, widoczne. Na swatchach, moim zdaniem, wypadają raczej biednie. Natomiast, a zobaczcie tu, widzicie to? To jest właśnie ta dziwna cecha tych cieni, o której Wam wspomniałam. One na powiece wyglądają tak, nie tak. Porównajcie sobie to. Lecimy dalej, czyli tak, mam zieleń i to teraz ten niebieski. Jeszcze raz Wam tutaj pokażę, najpierw Wam pokażę na palcach, a potem no oczywiście na swatchach. Jest bardzo duża różnica, popatrzcie tu. To jest wersja, którą widać na powiekach. I jeszcze weźcie pod uwagę fakt, że przecież ja na palcach nie mam żadnej bazy, tylko nabieram bezpośrednio z opakowania. No i teraz zobaczcie, tutaj i tu. Niesamowite to jest, ale Wam o tym wspominam, żebyście się przypadkiem nie zrazili, no bo swatche są bardzo takie przeciętne, a niektóre jak na przykład ten czy ten to w ogóle mało widowiskowe, natomiast same cienie są prześliczne i teraz na ręce i na palcach. No i została ostatnia trójeczka, czyli taki miedziany brąz, coś takiego zimnego, przybrudzonego i jasnocielista, znaczy jasnocielista, taka perła, jasnozłota, jasnozłota proszę. O, ten to tutaj nawet nieźle wyszedł, ale mimo wszystko, zobaczcie, różnicę na palcu, na swatchu. Proszę bardzo, i paleta Foil Frenzy Hybrid. Ta druga to jest Fusion. Fusion jest bardziej ciepła, taka miedziano-złota. Tutaj, z tego co pamiętam, dawno nie robiłam swatchy tą paletą, no bo jakby nie używałam jej za bardzo w filmach. Natomiast z tego co pamiętam, to ona na swatchach trochę lepiej wypada, no ale popatrzmy. Tak jak w poprzedniej, tu również mamy tylko cienie perłowe, w sensie błyszczące. Na palcach pięknie te cienie wyglądają i tak wyglądają na powiekach. A czemu wychodzą tak na swatchach, nie umiem wyjaśnić. O, no taka, zobaczcie. Taka bladość jakaś z nich wychodzi. O, tak. Tutaj jest zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, tak. W ogóle te dwa kolory, w sensie ten taki zgniło, złoto-zielony i ta miedź, to jest po prostu coś cudownego. I na swatchach w sumie też całkiem nieźle wyszły. Tu mamy brunatny brąz, taki chłodny.
Tu jest również miedź, ale taka bardziej brązowa miedź. Tu mamy coś takiego liliowo-fioletowego i taki jasno-cielisto-złoty. Tak, ta paleta lepiej na swatchach wypada, ale to zresztą widać. Przy czym też jakoś tak, no dziwnie się te cienie nakładają na skórę, tak o, tutaj na rękach. Będę Wam pokazywać po prostu to, co jest na swatchu i to, co na palcach. A, o. Tu jest taki ładny buraczkowy róż. Kolejna jasna perełka, ale te perełki jasne się od siebie różnią. To zobaczycie na swatchach, bo akurat to będzie widoczne. Tutaj mamy taki blady rose gold i coś brązowego. O, zobaczcie to. No tak jak dla porównania, zobaczcie, te kolory lepiej wypadają na swatchach, tak jak wspomniałam. To sobie nawet może jeszcze troszkę rozetrę. Zobaczcie na palcach. Śliczne to są. Jak lubicie błyskotki, no to nie ma siły, żeby Wam się te palety nie podobały. Podkreślam, że są trochę droższe. No też może nie jest to, wiecie, jakaś tam nie wiadomo jakie pieniądze, ale jednak są droższe niż normalne palety. Normalne niż te tradycyjne palety Reload. Natomiast no, jest to związane właśnie ze specyfiką tych cieni. No i ostatnia trójka, czyli złoto, brudny brąz i taki brązowo-miedziany. Czymś się tu umazałam, zaraz był ten złoty, teraz ten. O. No i ten taki brązowo-miedziany. Zobaczcie. Paleta Fusion. I teraz, która Wam się bardziej podoba? Obie te palety są piękne i obie lubię bardzo. No raz, że kolory są fajne, a dwa, ja lubię cienie błyszczące, więc podobają mi się obie. Tu macie Hybrid, tu macie Fusion. Jeszcze może tak Wam pokażę. To lepiej porównać. Hybrid i pod spodem Fusion. Wiecie co, tak może poza makijażem jeszcze dodatkowo wezmę jakikolwiek kolor, nie wiem, mam taki złoto-brązowy makijaż na przykład, może miedziany, o, miedziany będzie dobrze widać, na przykład ten tutaj, o. Zobaczcie, na palec i zobaczcie na powiekę, jak się nałoży, trochę sobie zmodyfikuję makijaż, ale myślę, że będziecie wtedy widzieli dokładnie, o co mi chodzi, popatrzcie. I to jest taki błysk. Zupełnie inaczej, teraz muszę poprawić w wewnętrznym kąciku, zupełnie inaczej to wygląda nałożone na powiekę niż właśnie tak na swatchu. No i o konsystencji tych cieni też Wam mówiłam, że mają specyficzną konsystencję, są bardzo miękkie takie, bardzo poddatne. Jak ja teraz robiłam swatche, to nie wiem, czy będziecie to widzieć, gdzie niegdzieś takie aż dołeczki porobiły i tak, takie one, w ogóle te cienie się składają jakby z takich płatków. Przypominają właśnie folię, ale moim zdaniem nie do końca są to takie typowe cienie foliowe. W każdym razie i konsystencję mają przecudowną. Błyski, no zobaczcie, teraz myślę, że na powiekach to u mnie dobrze widać. O, błyski są przepiękne. Także jeśli jesteście miłośnikami, miłośniczkami błyskotek i cieni błyszczących, no to myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać. Z tego co pamiętam, to wyszła jeszcze chyba Foil Frenzy, taka kolorowa, ale niestety nie mam jej i nawet nie pamiętam, czy ona była w Polsce dostępna, ale też była piękna i tamta miała kolory, takie rajskie kolory w sobie miała, więc też była przecudowna. No i słuchajcie, to wszystkie palety Reload, cała moja 14, tak jak Wam na samym początku powiedziałam, palety tanie, opakowania, a w tych paletach Foil Frenzy opakowania, chociaż wyglądają tak, wiecie, bardziej, to nie, to jest ten sam miękki plastik, więc lepiej, żeby nie upadło. Opakowania tandetne, natomiast cienie, które znajdują się w paletach, w zdecydowanej i zdecydowanej większości są bardzo fajne, bardzo przyjemne i jakby, tak jak powiedziałam, cena nie oddaje ich jakości, no bo słuchajcie, tak naprawdę paleta około 30 zł w cenie regularnej, a cienie są prześliczne i to samo dotyczy tych takich, powiedziałabym, standardowych palet Reload, czyli na przykład o, tych.
Okej, to wszystko. Słuchajcie, napiszcie mi, która z palet w dzisiejszym filmie najbardziej Was urzekła, a może też macie jakieś swoje w swojej kolekcji, które moglibyście polecić. A tymczasem ja Wam dzisiaj mówię już cześć. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. No i jednocześnie oczywiście zapraszam Was na ostatni makijaż. Na razie, do zobaczenia.